Hejo, cześć, witajcie was w kolejnym odcinku z Crash Bandicoot 1 z Insane Trilogy. I tak, dzisiaj będziemy kontynuować miejsce, w którym skończyliśmy, czyli na poziomie Rolling Stones. W ostatnim odcinku pokonaliśmy Papu Papu pokonaliśmy. I dzisiaj będziemy dochodzić do końca tej mapki, będziemy przechodzić na drugą wyspę i będziemy pokonywać drugie obosy. Ja jeszcze jak sobie sam grałem, to ludzie tutaj, jak widzicie, mam 39%, jestem na trzeciej wyspie. Miałem 100 żyć, w ogóle jeden poziom przechodziłem przez 4 godziny, bo żeby zdobyć ten kolorowy kryształek, tam nie można zginąć na tym poziomie, więc to było całkiem trudne. Mam 9 kryształków i jeden klucz. I tutaj mam podwójnie to, bo raz brat grał, to po prostu zapisałem mu, żeby on pograł. I tak, dzisiaj zaczynamy Rolling Stones. Powiem wam, tutaj trzeci poziom, który dzisiaj będziemy przechodzić, będzie całkiem trudny. Nie jest łatwy. Pamiętam, miałem trochę z nim problemy. Ale skoro przeszłem jeden z trudniejszych poziomów bez skinięcia, to i to mi się uda. Więc ten jest o wiele łatwiejszy niż ten właśnie tamten. I tak. W ogóle zdobyłem to osiągnięcie, żeby mieć 99 żyć właśnie wtedy, bo no to przechodziłem go kilka razy, bo wiecie, jak raz zginąłem, to musiałem pod koniec mapy zginąłem, musiałem od nowa całą mapę robić, to się tak życia zbierały i się zbierały mi nowe życia i wszystko, więc dlatego miałem ponad 99 żyć. No, to jest checkpoint po prostu, dobra. Apa, chciałeś mnie złapać, suczko. Nie ma tak łatwo. Krosza bandikota. Się nie łapie. Spadł. Ale wybuchło. Tak to nam nic nie daje. Czemu on mnie tak szybko zjadł? Dobra. Idźmy dalej, małe fejle. Trochę wyszłem z kondycji, nie grałem przez godzinę. Dobra. Aktywowaliśmy. Halo, halo. A, to checkpoint. Opa. Będziemy mieć secret poziom. Tutaj mamy tylko jeden z tego pomocnika Cortexa. Nie wiem, jak zrobić te inne. Nawet nie wiem, czemu tutaj mamy jeden. Gdzie miałby być ten jego teleport? Ale spoko. Ten jego bonusowy poziom. Więc tak, w ogóle wtedy miałem problem. Wyłączyłem autozapis dla siebie. I skończyłem ten poziom, ten co robiłem tyle razy. Skończyłem go, udało mi się. Ale ja gapa miałem takiego farta, że niechcący zapomniałem, żebym się nie że nie miałem włączonego autozapisu. Chciałem włączyć autozapis i żem kuźwa czytał to przed autozapisem i musiałem od nowa dzisiaj przechodzić ten poziom. Na serii ja nie będę go przechodził, żeby mnie skinąć, bo to za długo by mi zajęło i to bardzo mi się wkurzał. Choć będę próbował. Jeżeli skinę na koniec wtedy, to po prostu no to się mówi trudno już wtedy, po prostu będę kontynuował dalej, nie? A tutaj trzeba mieć kryształek. A to może tam wtedy się zdobywa? A, no właśnie. Jakbyśmy tym kryształkiem do góry tam pojechali, to byśmy zdobyli pewnie trzeciego tokena jego, byśmy mieli kolejny bonusowy poziom. No.
Więc skończyliśmy. Trochę kartników nie zabraliśmy. Myślę, że wam się seria podoba, bo widziałem, było dużo łapek pod wczorajszym odcinkiem. Więc tak. Jedynie chyba najtrudniejsze będą te poziomy, żeby przejść na speedrunie, to właśnie będą ten, żeby nie zginąć, bo tam, bo jak się robi speedrun, też nie możecie ani razu zginąć. Tylko wiecie, tutaj ten ostatni, a tutaj właśnie kolejny poziom będzie taki trudniejszy. Hogwild. Będziemy jechać na wieprzu. Wieprzu z Overwatcha. Nie no, joke. Wieprz w Overwatchu nie jest aż taki ten owłosiony, jak ten wieprz tutaj. What the hell, mate? Yeah! Opala. To łatwo jest zdobyć kryształ, jak wam powiem. Opa, wjechałem nie chcąc na to. Sorki, że tak się nie odzywam, ale po prostu jestem skupiony. Dobra. Kolejny poziom skończony. Z kryształkiem. Pretty nice. Padaba! To jest snyger. Co sobie pokonamy kolejnego bossa? Powiem, bo te bossy są łatwe. Jak na razie pokonałem tylko trzech bossów. Pierwszy był łatwy. Drugi jest taki, sobie trzeba tam pomyśleć, kiedy podskoczyć na takie coś. Nie będę teraz za spoiler, zobaczcie na odcinku. A trzeci to jest też łatwizna. Okej. Okay. To jest mapa, która sprawiła mnie o niezłe nerwy. W ogóle wczoraj przez, że przechodziłem ten poziom przez tyle godzin, przywoliłem kontrolerem i tu mam te... Wiecie, jak tu jest rozdzielenie na kontrolerze, tu jest takie bardziej szorstkie, a tu jest takie gładkie. To tutaj na pomiędzy tym się to do środka wgniotło. Ale... Nikt o tym nie musi wiedzieć. What up, my dude? America. Checkpoint. O. To Kenning dziewczyny Crasha, bo Coco to jego siostra. Opa. Za wcześnie wyskoczyłem. Co? No. To na, nie wiem jak. Dotknąłem go za ogon i co? Zabił mnie? Mówię.
Czy będę teraz specjalnie tak ginął? Będą, że tu strasznie rejżowałem, ale... A w ogóle ich jeszcze wcześniej nie było, nie? To są... murzyni tarczownicy. No! Crash! Ej, bo życie tylko tracimy. A to źle. No. Oni nas rzucają. Po prostu często nas na platformy tu obok, które są, rzucają, ale czasem się zdarzy, że nas rzucą albo do ognia, albo po prostu do czegoś innego, nie? Dobra. To teraz do mnie pisze. What up? Nie wiem, czy oni są czarni, ale... Ja mówię, że to są murzyni tarczownicy. Dobra, wybuchło tam. A! Tu i tak mam bonusowy poziom. Zróbmy go sobie. Dzisiejszy odcinek, tylko mówię, będzie dłuższy niż poprzedni. I tak, kurde, powiem wam potem już te bonusowe poziomy, nie? To są takie... Niektóre są tak trudne już, że god damn, to jestem dopiero w 50% mam przejście gry, nie? A powiem wam już... I niektóre poziomy się czuję, jakbym był w piekle, nie? Opa. Dobra, teraz dla wszystkich nowych graczy Crasha, tutaj możecie sobie przejść i obejść tutaj trochę tej mapy, aż dotąd. No widzicie, tknąłem go niechcący za ogon. Będę dzisiaj ginął trochę na odcinku. Ale bez ginięcia by się nie obeszło już naprawdę. Jeszcze na tej mapie, która jest tak diabelnie trudna. Dobra. Do checkpointa nie doskoczyłem już. Hej. Powiem, jak ja tu przychodziłem, nawet nie wiedziałem, że tam jest ten skrót. I na YouTubie zobaczyłem, że tu jest skrót taki, tak sobie myślałem, taki what? A ja się tyle czasu męczyłem tutaj, nie? A to... o. Właśnie ten moment mnie strasznie wkurzył. A. Obym wszystkich żyć nie stracił. Będę jak grał, za pierwszym razem straciłem wszystkie tutaj. Miałem chyba tylko jakieś 20. No! Crash! Proszę ciebie.
No i widzicie, to jest zawsze ten moment, w którym ginąłem. To jest ten moment. Dokładnie ten. Crash. Dobra, poczekam. Crash, kurwa. Człowieku, typie. Aż ukę dostałem. Uka, uka. Nie, aku dostałem. Mylą się. Choć uka jest zły. Nie wiem czemu aż tak to myli. Wiecie o czym ja mówiłem, że przydało się tutaj takie coś jak jest w Crashu dwójce. Podwójny skok. Kurwa, Crash! Chłopie. Ja osiwieję przez ciebie w wieku 16 lat. Seryjnie. Dobra. Przeszliśmy to. Udało nam się. Szybciej niż za moim pierwszym razem, jak przechodziłem to. Za pierwszym razem było to o wiele, ale to wiele bardziej trudne. Więc cieszmy się, że teraz poszło nam, czy mi. Tak szybko. Bo nie chcielibyście oglądać. Opa. Przez godzinę jak przychodzę na ten poziom. Ile go przychodziłem? No 6 minut. To może 5 przez 4 minuty coś takiego tam ginęło. Ale i tak, mamy 19 nadal żyć. No bo tutaj są tak dużo zwróciło. Chyba twórcy wiedzieli, że tutaj dużo ludzi będzie ginęło. To sobie pomyśleli, dobra. Damy im dużo żyć, żeby dostali zaskoczenie poziomu. Very good. Ajajaj. Jeżeli słyszycie ktoś jak u mnie się drął, bracia, to przepraszam. To są moje typowe bracia. Dobra. Druga wyspa. Up the creek, to jest łatwe. Up the creek jest łatwe. To jest łatwe. No dobrze, właśnie dobre jest w tych mapach, gdzie macie nie zginąć, żeby zdobyć kolorowy kryształ, jest dobre to, że jeżeli zginiecie, bo wiecie, musicie też oczywiście zrobić wszystkie poziomy dodatkowe, bonusowe. To jeżeli zginiecie podczas poziomu bonusowego, to życia wam nie zabiera, czyli na poziomie bonusowym możecie ginąć, ginąć i ginąć. Tam już wam, tam jest wam obojętne, tam wam życia nie zabiera, i wiecie, jak się ginie na bonusowym, to nam normalnego życia nie zabiera, więc to się nie liczy jako śmierć, więc na bonusowych można umierać. To jest dobra rzecz właśnie. Co mnie właśnie ucieszyło, bo na początku się bałem, tak nie mówię, cholera. A co jeżeli na bonusowych zginę, też jak to się nazywa, wiecie, zaliczy mi się i... Akurat na poradniku patrzyłem na YouTubie. Właśnie, że nie, że jak zginiemy na bonusowym, to tego nie zalicza jako śmierć. Więc very good, very good.
I na tym pierwszym, gdzie macie nie zginąć poziomie, tam te bonusowe poziomy są strasznie trudne. Znaczy ten pierwszy od tego pomocnika Cortexa nie jest, ale ten od tej dziewczyny Crasha jest. Więc tutaj na dół będziemy musieli w ogóle zejść. Zaraz wrócić tutaj. A! To się wróciliśmy. O! Ale trzymam, nie farta ludzi. No, odcinku, chociaż. Tak jak prywatnie grałem teraz. Znaczy na tym trzecim świecie jestem dopiero na pierwszym poziomie, ale on strasznie łatwy jest. To jest właśnie rzecz, która mnie bardzo zdziwiła, że trzeci ten i że taki łatwy. No to pewnie dlatego, że tam nowa, wiecie, nowy wygląd, wszystko new, można tak powiedzieć. To może też i dlatego być. Tak myślę ja chociaż. Och, piranie. Jej, kolejny bonusowy poziomik. Dobra. A, to ten. Ej! A. Nie widziałem przez ten napis bonus, nie widziałem tego Crasha. Dlatego tak spadłem. Nigdy. Pomyślcie sobie, że na tym poziomie, tym... O! No tak, mogłem zostawić tam jeszcze jeden z boku. Teraz tak zrobimy. To... Na tym bonusowym, tym... Na tym poziomie, tam wiecie, tym trudnym takim, to tam jest tak przywalenie, że tam nie ma nawet metalowej tej. Tam musicie tylko po skrzynkach skakać i rozwalać, i połowa to są same skrzynki, takie na których można po kilka razy skakać. No, nie rozwaliłem tamte. Są te skrzynki, w których można, wiecie, tak po 5 razy skakać. I są ich dwie warstwy i cholera, musicie dokładnie odliczać, ile razy skaczecie, żeby zaraz wam nie zniszczyło tego, nie? Żebyście nie zniszczyli tego tak, że spadniecie. Tak mi się to zdarzało. Na przykład jedna się za wcześnie zniszczyła i od razu spadałem. Nie miałem szans. I Cortex się porwał. W ogóle w pierwszej, oryginalnej wersji Crasha 1 nie było, że Cortex się porywa. To zostało dopiero dodane w tym remasterze tutaj. Wiecie, że tyle rzeczy o Crashu od wczoraj oglądałem, że o mój Boże. Czy grałem sobie tak, oglądałem. O! Dostaliśmy tego. Kryształka kolejnego. Nice man. Badaba. Madamada. I need healing. Asyl doleję herbaty. Madamada, I need healing. Merci, come help me. No, fuck you, Genji. But why mercy? I don't want to die. No, just die, Genji. I'm going to... Teraz mamy kolejnego bossa, Reaperu. Reaperu. Reaperu! Jest to dziwny wilk. Nie będzie aż tak dużo dłuższy odcinek. Dobra, jaką skalę czekać? Tutaj teraz tak. Okej,
Ripa. Dobra, on teraz będzie skakał. Tylko tutaj tak, tak, tak o. Oj, wpadłem do wody. Fuck. Tak, tutaj trzeba strasznie uważać, żeby do wody po prostu nie wpaść ludzie. Ło! Trzeci jest w ogóle jeszcze łatwiejszy niż ten, nie? To jest dziwne. Kanguro pies. No i spadłem. Crash. Czy nie umiesz dobrze grać chociaż raz w życiu? Tylko na bossach. Tam. Dobra. Ło! Nie miałem, że on tu skacze. Wiem, będzie hejt. Maxu, ty nie umiesz grać, a nie, to wina Crasha. No nie jestem przyzwyczajony po prostu takich gier, nie? Bardziej o to chodzi. Kurwa! Crash! No, że staliśmy Aku-Aku. W Aku-Aku się chyba dostaje po trzech tam rozgnięciach na danej mapie. Czy pięciu. Nie wiem. Boże. Strasznie ten, jak on skacze, to mnie to strasznie ten irytuje, tak. Crash, proszę ciebie. Kurzej mnie. Wiecie, jak to wkurza? Trzy ręce mam spocone, bo się denerwuje właśnie. Wiedziałem, że Crash nie jest łatwo, bro, ale no kuźwa, no. Wiedzieli, że na pewno nowe pokolenie będzie w to grało. I mogli trochę to zrobić łatwiejsze, no. No i czemu tu się skurwysynie wróciłeś? Tam miałeś skoczyć. Dobra, teraz wiemy już jak go zrobić. Nie wal się na ryj. Zobacz, jak on będzie skakał po prostu teraz. Dobra, nice. Uknęliśmy go. I zleciał. No. Yeah.
czekamy. Dobra, ludzie. A moja ręka. Moja dłoń. Bardzo. Więc tak, to jest ten poziom w ogóle, widzicie, może sobie zielony kryształ, jego i tak nie będę na serii zdobywał, ale to było na tyle, ludzie, w tym odcinku. Myślę, że wam się odcinek spodobał. Jeżeli tak, zostawcie łapeczkę w górę. Byłoby fajnie. Hop. Mówił Lasman.